magię świąt czuć coraz bardziej. Z tej okazji na Starym Mieście zorganizowano zabawę mikołajkową dla najmłodszych. Były zabawy, konkursy, a także sam Święty Mikołaj. 10 grudnia na skwerze Bolesława Krzywoustego w Starych Policach odbyła się zabawa mikołajkowa dla mieszkańców Polic. Imprezę otworzyli przewodnicząca Rady Osiedla nr 2 Krystyna Seweryńczyk, burmistrz Polic Władysław Diakon oraz przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski. Wspaniałe zabawy, dziękuję bardzo, wszystko pięknie, z najładniejszą choinką na Starym Mieście, dzięki pani Krzysi Seweryńczyk. Dziękuję bardzo. Następnie uczestnicy rozpoczęli pierwsze zabawy przygotowane przez animatorów. Organizatorzy zadbali o ciepły poczęstunek, świąteczne smakołyki oraz stoiska, na których można było zakupić ozdoby świąteczne. Nie zabrakło także konkursów, gier, w których udział brały całe rodziny. Pod koniec imprezy uczestników odwiedził Święty Mikołaj, który obdarował najmłodszych paczkami. Uważam, że impreza się udała, pogoda tak samo, zresztą zawsze nam sprzyja. Jest bardzo fajnie i mam nadzieję, że na przyszły rok znowu powtórzymy taką imprezę. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli właśnie w tej imprezie, bo dostaliśmy troszkę pieniędzy. Burmistrz nam pomógł i dlatego też ta impreza się odbyła. Organizatorem zabawy mikołajkowej była Rada Osiedla nr 2 Stare Miasto. Igor! Werner, Weronika! Dostałem.